Dzień dobry, przepraszam, czy dobry wieczór nawet. Ja trochę dzisiaj bez zapowiedzi, tak, z tym siódmym odcinkiem, no ale zmontował się i właściwie nie wypadało mi nic innego zrobić, jak go dzisiaj opublikować. Dziś zaprezentuję instrument, który nazywa się guzheng i jest chińskim rodzajem cytry. Opowiem troszkę o jego historii, troszkę zaprezentuję jego brzmienie, a na końcu wykonam dla Państwa utwór pięciodźwięk z użyciem właśnie chińskiej cytry guzheng. Sponsorem dzisiejszej kawy jest mój osobisty, rodzony brat Robert. Zdrówko. Zmiana strun i nastrojenie tego instrumentu, szanowni państwo, to jest naprawdę kawał roboty. Jak to się mówi, nie w kij dmuchał, czy jak młodzież współcześnie to określa, to po prostu już nie są rurki z kremem. Dużo jest roboty. No, tu trzeba przewlec przez taką dziurkę, nanizać na taki wichajster, przewlec, tutaj dociągnąć do takiego dingsa, czasem to spadnie, to się zepsuje, no i tyle właśnie jest roboty przy tym nastrojeniu tego guzheng, ale naprawdę, naprawdę warto tę strunę założyć i na guzengu zagrać. No i gdybyśmy chcieli pozostać na pograniczu jazzu i muzyki, to taki nastrój instrumentu właściwie już mógłby pozostać. Ja jednak tym razem spróbuję dostroić go do nieco bardziej tradycyjnego układu dźwięków. Guzheng, czyli cytra chińska, to instrument, myślę, że można użyć tego słowa, dość spektakularny, nie tylko brzmieniowo, ale i również dzięki swojemu wyglądowi. Ja może właśnie od tych walorów estetyczno-wizualnych zacznę. Jak na cytrę, dość duży instrument, potężne pudło rezonansowe, na rozpięte struny pomiędzy jednym a drugim końcem instrumentu, ale one jeszcze dodatkowo wspierają się na takich specjalnych mostkach. Każda struna ma jeden mostek i podczas procesu strojenia nie tylko trzeba strun odpowiednio naciągnąć, ale i też odpowiednio rozmieścić te mostki, tak żeby każda struna napięła się do odpowiedniego dźwięku. Struny zaczepione są z jednej strony, rozpięte przez praktycznie całą długość instrumentu i tutaj taka niespodzianka, mamy takie skrytko, pudełeczko, w którym właśnie ukryte są klucze, które naciągają strunę, klucze, nie wiem jak się to fachowo nazywa, klucze do strojenia, kołki do strojenia. I tutaj też bardzo ważne, mamy skrytko na klucz. Dlaczego to jest takie ważne? To znaczy dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, ponieważ we wszystkich instrumentach, w których muszę używać dodatkowego klucza do strojenia, guzheng jest jedynym, w którym dotychczas tego klucza jeszcze nie zgubiłem. I to właśnie dzięki tej szkatułce wmontowanej w instrument. Guzheng, szanowni państwo, to już naprawdę stary instrument. Pierwsze jego wersje datowane są na około 500 rok przed naszą erą, czyli mamy do czynienia z instrumentem, którego historia ma około 2,5 tysiąca lat. Struny do guzheng pierwotnie były robione z jedwabiu, niemniej współcześnie struny są po prostu stalowe, dość mocne struny owinięte dodatkowo plastikową owijką. Stąd właśnie takie piękne, ciepłe brzmienie tego instrumentu.
Guzheng ma 2,5 tysiąca lat i jest między innymi przodkiem takich instrumentów jak japońskie koto czy wietnamski dan trang, który już teraz zapowiadam, będzie bohaterem naszego kolejnego odcinka. I w ogóle właśnie w tamtej części świata guzheng dał początek wielu bardzo podobnym instrumentom, które właśnie zaliczane są do grupy instrumentów cytrowych. No to co? Wiemy już jak brzmi guzheng, szanowni państwo, to teraz zapraszam do wysłuchania mojego utworu Pięciodźwięk, w którym główną rolę odgrywa gra właśnie cytra chińska guzheng. Oprócz tego w tym utworze pojawia się też troszeczkę elektroniki i takie nieśmiałe odgłosy paszczą. Aha, jest to utwór wykonany z looperem, to znaczy wszystko, co Państwo słyszą i widzą, dzieje się w 100% na żywo. Utwór nagrany jeszcze jakiś czas temu w mojej starej pracowni. Thank you.
Dobrze, szanowni państwo, no to konkurs. Jak już wspomniałem, pięciodźwięk został nagrany jeszcze w mojej starej pracowni. Oprócz tego został nagrany wtedy, kiedy guzęk nie miało wszystkich strun. To jeszcze było przed zmianą strun. I teraz takie dość proste, trochę techniczne pytanie. W porównaniu z obecnym stanem po zmienieniu strun, ilu strun brakuje w utworze pięciodźwięk, który przed chwilą dla państwa zaprezentowałem? Przypominam, że wszystkie odpowiedzi wysyłamy mailem albo na Facebooku, albo na mojego maila tomasz.drozdek@gmail.com. Teraz mam jeszcze dobrą lub złą wiadomość, to w zależności. Chodzi o to, że kolejny odcinek będzie dość szybko, bo już pojutrze, w środę. Jest on niejako kontynuacją wątku, ponieważ dziś powiedziałem o guzheng, które dało początek m.in. wietnamskiemu instrumentowi Dan Trang. Opowiem o różnicach, zaprezentuję też brzmienie tego instrumentu i też będzie oczywiście utwór, znowu troszeczkę będziemy teraz w takich tanecznych klimatach, także myślę, że warto. Zapraszam. Thank you.